Gatta była oczywiście zdecydowanym faworytem tej konfrontacji, choć naszpikowany graczami dawnej Wisły Kraków zespół AZS-u Katowice, broniący się przed spadkiem, chciał zapewne pokusić się o niespodziankę w Zduńskiej Woli. Lecz niespodzianki nie było, a takiego przebiegu meczu nie spodziewali się chyba nawet najwięksi optymiści wśród zduńskowolskich kibiców. Już druga akcja przyniosła Gatcie prowadzenie. Po świetnym dograniu piłki przez Marciniaka w 23 sekundzie trafił Marcin Stanisławski. I wówczas stało się coś niezwyczajnego. Trener Błażej Korczyński już po pierwszym straconym golu wycofał bramkarza. A właściwie, co było także zaskoczeniem, nie posadził bramkarza Rafała Krzyśki na ławce rezerwowych, lecz wysłał go pod pole karne Gatty, by zrobił przewagę. Efekt był taki, że niewiele przydał się kolegom, za to nie zdążał do własnej bramki i w ciągu 15 kolejnych minut Gatta strzeliła katowiczanom aż 5 goli po 3 trafieniach Michała Marciniaka i po jednym Arkadiusza Szybczyńskiego oraz Igora Sobalczyka. W drugiej połowie spotkania jako pierwsi gola strzelili goście. W 22 minucie trafił Tomasz Dura, ale Gatta mimo wysokiego prowadzenia jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. W 29 minucie na 7-1 trafił Igor Sobalczyk, a w 37 na 8-1 Michał Szymczak tym oto widowiskowym strzałem z pierwszej piłki. Co prawda AZS pokonał jeszcze dwukrotnie naszego bramkarza, lecz nie zmieniło to faktu, że Gatta odniosła wysokie, łatwe zwycięstwo z AZS-em Katowice 8-3. Czemu taką samobójczą taktykę żeście przyjęli? No, gdzieś tam samobójczą chyba nie, bo gramy tak od kilku spotkań i no niestety chyba gdzieś w pierwszej połowie powiązane nogi. Tak naprawdę Gatta z 6 bramek w pierwszej połowie, 5 nam strzeliło do pustej bramki przez całe boisko. No niestety, no nie opłaciło się dzisiaj to. Bardzo dobrze graliśmy, byliśmy troszkę przemęczeni na meczu w Toruniu. Pucharowy dał się nam we znaki, ale jak jesteśmy wypoczęci, to jesteśmy w bardzo dobrej dyspozycji. To dzisiaj potwierdziliśmy, 8 bramek, mogło być znacznie więcej. No i rywal był, no bez szans był. A już w najbliższy weekend Gattę czeka mecz na szczycie, najważniejszy chyba w tym sezonie. W Bielsku Białej zmierzy się z rekordem.